Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc maj odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam ciekawego powiedzieć. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Państwa może rezonować, dlatego zachęcam do obejrzenia filmu odnośnie swojego znaku ascendentalnego, księżycowego bądź Wenus. Teraz przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. Już patrzymy, co tam u naszych raczków ciekawego w związkach na maj. Co myślicie na temat swojego partnera? Co wasz partner myśli o was? Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co jest między wami? Co was łączy bądź dzieli? Czy to jakaś sytuacja? Czy to jakaś osoba? Pokażcie karty. Co jest pomiędzy partnerami? I teraz najbliższe dni w miesiącu maju, co pokażę o waszej relacji. Połowa miesiąca i koniec miesiąca. I w tle czytania mamy kartę Świat, czyli jakiś nowy początek. Jakieś nowe szczęście, nowy szczęśliwy etap w życiu waszym w związku. Dobrze. Wszystko ładnie widać, zatem przechodzimy do czytania. Co myślicie na temat swojego partnera? Mamy tutaj kartę 6 denarów. 6 denarów mówi o tym, że chcielibyście na pewno, żeby między wami była jakaś równowaga. Być może chcecie wesprzeć tutaj partnera w jakiejś sytuacji, być może chcecie go wspomóc finansowo, być może utrzymujecie go, tak, jesteście dla niego wsparciem odnośnie materii. Coś chcecie mu ofiarować, być może oczekujecie czegoś od partnera, ponieważ jest to wymiana, jest to równowaga, tak, w dawaniu i braniu, więc chcielibyście, żeby wasz partner ofiarowywał wam tyle samo uwagi, zaangażowania w związek, uczuć, wzajemnej takiej akceptacji, troski, tyle samo, ile wy mu dajecie, tak? Czyli bardzo byście chciały, żeby ta wasza relacja była na zasadzie takiej sprawiedliwej, równoważnej wymiany, tak? Co myśli o was wasz partner? Mamy tutaj trzy miecze. No, wasz partner jakąś chowa urazę tutaj do was, o której nie chce wam powiedzieć, nosi gdzieś to głęboko w sobie, myśli o tym. Czymś się rozczarował, coś go zabolało, coś go zasmuciło, więc tutaj no, jest jakaś ukryta, chowana uraza, tak? Jakiś smutek. Coś się takiego musiało wydarzyć między wami, co może on nie roztrząsa tego jeszcze, zaraz zobaczymy, co dalej karty pokażą, ale myśli o tym intensywnie, tak? Czuje się zraniony i myśli o tym. Co czujecie do swojego partnera? Mamy tutaj kartę 5 denarów. 5 denarów mówi o tym, że no, czujecie się niekomfortowo w tym związku. Czegoś wam brakuje. Tak jak może wcześniej powiedziałam, brakuje wam tego wsparcia od partnera, bo wam się wydaje, że wy cały czas dajecie, inwestujecie w związek, a nie ma tej wzajemności, nie ma właśnie tej równowagi.
i czujecie się przez to niekomfortowo, tak? Czujecie się, że w jakiś sposób oddalacie się od partnera, no i pomału te uczucia wygasają, tak? I jesteście samotni w tym związku, niedowartościowani, brak Wam takiej opieki, wsparcia i uwagi być może partnera, tak? Więc to no tak nieciekawie tutaj. Zaraz dopowiemy sobie karty, ale jest ta samotność i jest to takie bycie w potrzebie, tak? Wy potrzebujecie tego, żeby ktoś Was przytulił, powiedział miłe słowo, jakoś zaakceptował, adorował, wspierał, a tutaj tego nie ma. No zobaczymy, co partner czuje. A partner Was kocha. Partner Was kocha i jest to szczere uczucie, jest to takie dojrzałe uczucie, prawdziwe, bez żadnego fałszu, bez żadnego oszukiwania się. Bardzo dobre, pozytywne emocje on Wam tutaj ofiaruje, ten kielich, i jest ta miłość. Jest ta miłość w sercu, naprawdę Was kocha, mało tego, uważa Was za idealnego partnera bądź partnerkę na spędzenie wspólnego życia, więc tutaj na pewno są szczere intencje, uczucia i coś budowane na przyjaźni, tak? Więc jest to zaufanie. Partner Wam ufa, tylko być może na razie no, jakoś dziwnie się zachowuje, bo jest jakaś uraza w głowie, tak? On coś o czymś myśli, być może coś się takiego wydarzyło, co go bardzo zraniło, a nie chce Wam o tym powiedzieć, tak? I chowa tą urazę. Wasze zamiary w stosunku do partnera. No i mamy dwie buławy. Dwie buławy mówią o tym, że może byście chcieli coś wspólnie z partnerem tworzyć. Bo jakby nie było, jest to partnerstwo, wy liczycie na to, że jednak razem będziecie coś budować, tworzyć jakąś fajną relację, być tą rodziną, ale z jednej strony jest bierność, czyli takie jakby oczekiwanie na pierwszy ruch partnera, żeby on wyszedł z inicjatywą, żeby on wyciągnął pierwszą rękę na przykład do zgody, do jakiegoś pojednania. Ale na pewno uważacie tutaj partnera za swojego partnera, chcecie z nim być i chcecie we dwójkę razem coś tworzyć, tak? Więc Wasze zamiary są takie no, konkretne, uważacie go po prostu jako swoją drugą połówkę. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? No, on jest bardzo silny i chce się z tym zmierzyć, tak? On chce się jakby Wam postawić tej trudnej sytuacji, ma na tyle w sobie siły, cierpliwości, determinacji i takiego sprytu. On już tutaj wymyślił jakąś konkretną strategię, wymyślił jakiś sposób na to, jak się przeciwstawić temu, tak? No i chwyta tego byka za rogi, tak? Stawia czoła sytuacji, chce z Wami się tutaj jakoś skonfrontować i być może nawet chciałby Was tu w jakiś sposób zdominować, żebyście po prostu grali pod jego tutaj orkiestrą, tak? Więc no to jest taka konfrontacja. On chce się skonfrontować w czymś z Wami. Karta siły jest to też karta zodiakalnego lwa. Być może Wasz partner jest tutaj zodiakalnym lwem, chociaż niekoniecznie. No dobrze, lecimy dalej, kochani. Jak traktujecie swojego partnera? I mamy tutaj kartę czwórki buław, czyli Wy go traktujecie jako swoją rodzinę, swojego partnera. Tworzycie dom, rodzinę. Tworzycie, mieszkacie razem na pewno, no i bardzo poważnie go traktujecie, tak? Jesteście z nim szczęśliwi, to jest karta też małżeństwa, więc być może do większości raczków już tutaj w związku małżeńskim też trafia to czytanie, chociaż niekoniecznie, może być po prostu to związek partnerski, tylko po prostu prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, razem mieszkacie i jest coś to stałego, takiego trwałego, czyli coś trwałego, mocnego, coś, co traktujecie poważnie, tak? To nie jest jakieś tam takie widzimisię, tylko to naprawdę już jest konkret, tak? Więc to jest rodzina, to jest coś mocnego na mocnych fundamentach i Wy tak traktujecie tutaj partnera, bardzo, bardzo poważnie, rodzinnie. Jak Was traktuje Wasz partner? 8 mieczy, no właśnie, on, ponieważ ukrywa tą urazę, schował się w taką swoją skorupkę. On tak naprawdę jakoś mentalnie tutaj zamknął się w swoim świecie, nie widzi jakiegoś rozwiązania,
tak jakby miał zakryte oczy, związane ręce, coś go boli, jakaś sytuacja, być może trzeba to uleczyć, być może trzeba to wyjaśnić. No, ta ósemka mieczy mówi też, że on takiej troski ciągle potrzebuje, więc być może Was to denerwuje i nawet drażni, że on cały czas uważa się za taką osobę, na której trzeba skupiać całą swoją uwagę, żeby mu nadskakiwać, cały czas koło niego chodzić, troszczyć się, zajmować, tak? A Wy jednak chcielibyście, bo na pewno mu tą pomoc okazujecie, ale chciałybyście, kochane raki, żeby to też było odwzajemnione, tak? Że jeżeli Wy coś wkładacie w ten związek, no to niech on też nie tylko czerpie z tego, ale też oddaje, prawda? On się schował w jakiejś takiej swojej skorupie, czego o czymś Wam jeszcze nie mówi, jeszcze nie pokazuje takiego swojego ostatecznego ja, chowa jakieś urazy i być może jest to jakaś sprawa, która, mówię, go zabolała i trzeba to uleczyć, powyjaśniać, tak? Bo ewidentnie coś go tutaj boli i on jest w jakiejś takiej pułapce, nie wie jak z tego wyjść, nie wie jak z tego wybrnąć, nie wie jak ruszyć całą tą sytuację, żeby być może Was pogodzić. Ale zaraz zobaczymy, co między Wami tutaj jest. As denarów. As denarów jest to fajna karta, bo karta mówi po pierwsze o materii, że łączą Was pieniądze, łączy Was majątek, łączy Was wspólne gospodarstwo domowe. Ale to jest też karta mówiąca o tym, że jesteście bardzo drodzy dla siebie, tak? Że naprawdę jesteście takim skarbem dla siebie. No oboje macie korzyść z tego, że jesteście razem, tak? Nie tylko materialną, ale właśnie taką ogólną, obopólną w stosunkach międzyludzkich, tak? Więc jest to ta naprawdę fajna karta mówiąca, że jest coś pozytywnego, co jest między Wami, więc niczego Wam tutaj nie powinno brakować. Być może zaraz się dopowiemy, co go tak martwi, czym on się tak tutaj jakoś przejmuje, że nie chce Wam o tym powiedzieć i nie okazuje Wam tego, tak? Tylko tłamsi to w sobie. Najbliższe dni maja. No i mamy 5 mieczy. No i niestety jest jakaś manipulacja, jest jakieś postawienie na swoim, jest jakieś wykorzystywanie. Ale też to są kłótnie, jakieś ostre wymiany zdań, być może poniżenie, być może jakieś takie czepianie się, drażnienie z partnerem. No jakieś tutaj ostre dyskusje będą, na pewno. Piątka mieczy jest to karta mówiąca o wykorzystywaniu też, tak? Więc być może Wasz partner w jakiś sposób Was wykorzystuje, tak? I Wy się z tym naprawdę źle czujecie, ponieważ... Będę się powtarzać, on cały czas bierze, a nie oddaje nic w zamian, tak? A Wy cały czas inwestujecie swoją energię w ten związek. Co jeszcze? Piątka mieczy jest to karta jakiegoś rozczarowania i kłamstwa, więc być może tutaj na początku maja coś się wyda. Zaraz zobaczymy, co. No tak, siedem mieczy, czyli jakaś zdrada, jakieś unikanie odpowiedzialności, coś ukrywane jest przed Wami, tak? On coś robi po cichu, nie chce, żebyście się o tym dowiedzieli, kochani. Być może jest to jakiś romans, być może jest to jakaś zdrada. Zobaczcie, mamy tutaj trzy osoby na tej w karcie. Dwie wyglądają na szczęśliwy związek, a ta trzecia no, próbuje tak tego mężczyznę tutaj uwieść, jakoś zwrócić na siebie jego uwagę. Więc moi kochani, coś tutaj jest nie tak. Być może Wasz partner nie jest w stosunku do Was szczery. Coś tutaj ukrywa. Coś tutaj ukrywa unika odpowiedzialności, robi to za Waszymi plecami, tak? No i koniec miesiąca, no też nieciekawy. Karta czwórki mieczy. Dla jednych jest to karta takiego uzdrawiania się, uleczania relacji. Dla innych będzie to izolacja, czyli jesteśmy zupełnie, znaczy żyjemy pod jednym dachem, ale zupełnie nie ma porozumienia. Każdy jest w swoim świecie. Jest to też karta zimnej sypialni, więc na pewno może być dłuższy okres czasu bez współżycia, bez zbliżeń, bez jakiejś takiej adoracji ze strony partnera, okazywania zainteresowania, tak? No, w tle czytania mamy kartę świat, czyli nowego początku. Pod spodem jest karta małżeństwa, karta papieża, więc być może będziecie chcieli tutaj coś zacząć od nowa, a być może zacząć nowy etap w swoim życiu, bo jest już Wam ciężko w tej sytuacji, może jednak dojdziecie do wniosku, żeby się na chwilę rozstać. Ogólnie świat mówi o jakimś szczęśliwym zakończeniu jakichś spraw Waszych, tak? O osiągniętej radości,
szczęściu i sukcesie, o tym, że jesteśmy otwarci na ludzi, że na nowe możliwości, być może jakiś wyjazd, jakaś zmiana taka ogólna waszego życia. Więc coś tutaj się pozytywnego, że tak powiem, kształtuje, ale na razie musicie powyjaśniać tutaj te intrygi, te kłamstwa, te jakieś nieszczere sytuacje. On coś ukrywa i ciężko mu jest z tym. Jakąś urazę chowa albo rozczarowanie i po prostu no, coś robi za waszymi plecami. Trzeba to po prostu powyjaśniać. Już patrzymy, dobierzemy sobie tutaj kilka kart i to wyjaśniamy, o co tutaj chodzi, tak? Zaczniemy od tego waszego partnera. O jaką urazę tutaj chodzi? Dobrze. Trzy miecze. Proszę o wyjaśnienie trzech mieczy. I tu mamy cesarzową. I teraz tak. Może tutaj chodzić o inną kobietę. Może tutaj chodzić o ciążę. Może tutaj chodzić o dobra materialne, ogólną taką wygodę, tak? No nie wiem, co tu jest, może chodzi też o pieniądze, które was w jakiś sposób tutaj łączą, ponieważ no cesarzowa jest to wygodne, dostatnie życie, otaczanie się luksusem, czujemy się piękni, atrakcyjni. To jest też karta płodności, karta, mówię, macierzyństwa, ciąży, więc być może chodzi też tutaj o matkę. Być może o waszą matkę, być może o jego matkę. Ona może mu tam coś kładzie do głowy takiego, co powoduje, że jest ta blokada na was, tak? Więc tutaj uważajcie, kochane raki, na swoje teściowe, bo one mogą tutaj dokładać oliwy do pieca i mogą podsysać jakąś tutaj właśnie blokadę, jakąś niechęć, jakieś głupie myśli na wasz temat, tak? Waszego partnera. Dobrze, zobaczmy od razu ósemkę mieczy. No i mamy królową kielichów, tak? I wydaje mi się, że to was dotyczy, ponieważ tą postać ma w sercu ten wasz partner, tak? Czyli ta blokada jest ewidentnie na was, kochane raczki. No i oczywiście, no to jest wasz też trygon, tak? Wodny, czyli rak, skorpion bądź ryby, więc ewidentnie ta blokada jest na wasz temat i podsyca to prawdopodobnie jego matka. Jakiś konflikt tutaj jest, nie wiem, być może między wami a teściową, i on troszeczkę jest między młotem a kowadłem i myślę, że to powoduje, że ta kobieta tak plącze, tak miesza mu w głowie, że odbija się to negatywnie na waszej relacji. Zobaczmy teraz tą szóstkę denarów. Śmierć, tak, czyli jakaś transformacja, zmiana. Wy chcecie tej zmiany, bo czujecie się, że jesteście traktowane niesprawiedliwie, tak? Cały czas wkładacie w związek, nie ma wzajemności, więc tutaj jak najbardziej koniec jakichś złych sytuacji, to być może zaboli, ale trzeba dokonać tych zmian. Trzeba się przeobrazić, żeby po prostu zobaczyć tą obfitość, tak? Tą nową drogę waszego życia. To jest też karta mówiąca o uwolnieniu się od czegoś, więc być może wy tutaj się uwolnicie od jakiegoś takiego żebrania o swoje uczucia, tak? Bo karta szóstki denarów jest to karta też wyciągania ręki o pomoc, takiego proszenia się, więc być może, moje kochane raczki, wy aż za bardzo się tak prosicie, no, usilnie o te uczucia tutaj, o to wsparcie, a partner tego nie okazuje, bo jest ta blokada, tak? Więc no, też taka może być sytuacja. Zobaczymy, dlaczego wy się tak czujecie tutaj ubogo w tym sercu, takie zostawione same sobą. Słońce, tak, tutaj chodzi o tą pozytywną energię. Brakuje wam tej radości z tego związku, tej pozytywnej energii, tej miłości wam brakuje i dlatego wy czujecie się takie samotne, takie biedne, opuszczone, takie zostawione w warunkach niekomfortowych, tak? Bo brakuje wam tego ciepła, brakuje wam tej troski, tej opieki, no po prostu brakuje wam miłości. Dobrze, dwie buławy. No tak, i 10 buław jest, bo wam już jest ciężko z tym. Ciężko wam dźwigać tą relację. Bardzo jest ciężko wam w tym związku. To partnerstwo was bardzo, że tak powiem, no przygniata. Przygniata was.
bo nie umiecie dotrzeć do partnera. Znaczy, wy wiecie, tylko do niego nie dociera to, tak? Bo on jest manipulowany przez cesarzową. Mówię, przez jakąś kobietę, być może szefową, być może matkę, być może jakąś osobę, która ma wpływ na niego. Jakaś mu tam dobrze podradza do ucha, znaczy źle mu doradza, tak? Bo on po prostu się blokuje na was. Nie wiem, może mu jakieś niestworzone historie na wasz temat mówi, jakieś plotki, jakieś wiecie, jak czasami jak teściowa potrafi namącić w głowie, nie? Partnerowi, jakieś ma swoje, sama jest zazdrosna o was i potrafi po prostu jakimiś głupimi tekstami spowodować to, że wasz partner no, odsuwa się od was i jest na was zblokowany. Dobrze, zobaczmy tą piątkę mieczy. O co tu chodzi? Wyjdzie jakaś awantura z tego, na pewno. Jakaś tutaj krzywda. Siedem denarów. Siedem denarów mówi o cierpliwości. Być może, moje kochane raki, wasza cierpliwość się już skończy i macie tego wszystkiego dosyć i być może wykrzyczycie to partnerowi, tak? Trzeba będzie no już po prostu po trupach do celu iść, może nieładnie się zachować, ale trzeba tą sytuację wyjaśnić, bo wy macie dosyć tego wykorzystywania siebie. I musicie się uzbroić w cierpliwość. Zobaczymy, co dalej z tego wykiełkuje, tak? Bo 7 denarów to karta właśnie takiego oczekiwania, ale wy już zrobiliście wszystko, co było do zrobienia, żeby zainwestować w ten związek. I teraz po prostu musicie czekać, zobaczyć, co dalej. I przede wszystkim wyjaśnić. Czasami na ostro, bo do niektórych ludzi nie dociera, jak to się mówi. Jak nie po prośbie, to po groźbie, tak? Trzeba po prostu powiedzieć jasno i wyraźnie, bo inaczej to będą te ciche dni, tak jak tutaj widać. Dobrze, czego dotyczy ta siódemka mieczy? Ja jeszcze tak widzę tutaj tą trzecią kobietę, tak? I zobaczcie, czy to nie wygląda właśnie na tą matkę teściową, która tak patrzy zazdrośnie na swojego syna, który tuli, bo zobaczcie, ta kobieta, która siedzi, no ewidentnie jest starsza od tej, którą on przytula, tak? No widać to. I ona też, zobaczcie, jaki ma naszyjnik, jakie ma futro, czyli to jest kobieta, która posiada majątek, być może jakieś zacne stanowisko. No jest to osoba, mówię, albo szefowa, albo ktoś ważny, taki naprawdę wysoko postawiony, ale ja bym tu stawiała na matkę. Że ta matka jednak tutaj mąci, no po prostu mąci i po prostu knuje za waszymi plecami z tym synem swoim i buntuje go przeciwko was. Tak tutaj to widzę, ale jeszcze zobaczmy wyjaśnienie tej karty. Rycerz kielichów. Tak, to są wiadomości. To są wiadomości. To są wiadomości, to jest też odnośnie spraw miłosnych. Tak? To jest karta być może mówiąca o tym, bo to jest też trygon wody, czyli raka, że jest knute przeciwko wam. No to, co przed chwilą powiedziałam. Knuje przeciwko wam. I musicie to, kochane, odciąć. Musicie to powyjaśniać. Trudno będzie rodzinna awantura, ale no nie dajcie się wykorzystywać. No z jakiej racji? No z jakiej racji? Dobrze, i czwórka mieczy. No i ósemka mieczy, czyli patowa sytuacja. Czyli zostaje tak, jak jest. Nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. Bo być może on broni stanowiska tej kobiety, tak? Tej cesarzowej. Tej matki albo szefowej, nie wiem, ktoś, kto mocno wpływa na niego i ma ku temu niezłą pozycję, zaplecze finansowe i po prostu, no, być może mamusia jakaś zbyt opiekuńcza, no, która ma już po prostu na punkcie swojego dziecka odlot, tak? Ja już tu mówię o mężczyźnie, ale to równie dobrze może być kobieta. Ci panowie, którzy mnie słuchają, no, być może mamusia tutaj bardziej decyduje waszym związkiem niż wasza partnerka, tak? Bądź partner. Zobaczmy jeszcze tą ósemkę mieczy, do czego to prowadzi. No dlaczego to jest taka blokada mentalna? Król kielichów. No chodzi tu ewidentnie o uczucia. Chodzi o uczucia. Król kielichów, mężczyzna po 45 roku życia, trygon wody, rak, skorpion bądź ryby. Ale mnie się wydaje, że to cały czas chodzi o was, tu kochane raki. Ktoś nagadał czegoś, zrobił jakiegoś zamętu, powoduje jakieś sytuacje, że wasz partner jest na was zblokowany. I to jeszcze raz powtarzam, jest to kobieta na jakimś wysokim stanowisku, majętna, dobrze, że tak powiem, prosperująca. Może to być szefowa, a może to być jego matka. No.
Tak to tutaj widzę, moi kochani. I to się w maju jeszcze nie rozstrzygnie. To się przeciągnie jeszcze do czerwca. Czyli nadal po prostu ta taka blokada i to takie mylne ocenianie rzeczywistości, bo naprawdę tak nie jest, jak tutaj myślicie, tak? Albo ten wasz partner myśli. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja. Zupełnie inaczej. I coś jest przed wami zatajane, ukrywane, knute, robione coś po cichu, żebyście tylko tego nie dostrzegły, żebyście się tylko o tym nie dowiedziały. No, tak tutaj to wygląda. Być może chodzi o jakiś wyjazd zagraniczny, albo jakąś, no nie wiem, sprawę dotyczącą jakiegoś wyjazdu, podróży. Dobra. Kochani, nic więcej nie wymyślę. Zobaczymy jeszcze kartę Arada od aniołków. Proszę o wsparcie anielskie odnośnie miłości dla zodiakarnych raków. Wsparcie miłości, zodiakalne raki. Karta trzecia od góry. Raz, dwa i trzy. Zasługujesz na miłość. Jesteś kochaną osobą. No oczywiście. Oczywiście, że zasługujesz. Jesteś kochaną osobą, bo zbyt dużo dajesz, inwestujesz w ten związek. Cały czas dajesz, dajesz, dajesz z siebie, a nikt... A ten partner nie odwzajemnia tego, mimo że cię kocha. No ale czemu ciągle jakoś tutaj próbuje wam się przeciwstawić? Próbuje was jakoś zdominować, bo ta matka mu każe? Już czytamy, kochani. Zasługujesz na miłość. Romantyczne anioły podnoszą cię na duchu w twojej wyprawie po wielką miłość i ukazują, że na nią zasługujesz. Jako dziecko Boga jesteś z natury skłonny do miłości i ci się ona należy, zupełnie jak każdej innej osobie. Masz prawo być traktowany z uprzejmością i szacunkiem przez wszystkich ludzi, jakich spotykasz na swojej drodze. Jeśli masz trudne wspomnienia z przeszłości, być może obwiniałeś się i czułeś się osobą niewartą uczuć innych osób, ta karta ma na celu zapewnienie cię, że jak najbardziej na nie zasługujesz. Jesteś wspaniałym stworzeniem zrodzonym z czystej, boskiej miłości i światła. Nieważne, co inni ludzie ci powiedzieli bądź zrobili w przeszłości. Dzieło Boga nie może być nigdy nieudane. Im więcej będziesz afirmować, jestem wart miłości, jestem kochany, kochana, kocham, tym więcej pożądanych sytuacji wprowadzisz do swojego życia. Afirmacje ułatwią ci uwierzenie w duchowe prawdy na bardzo głębokim, podświadomym poziomie. To z kolei pozwoli ci przyciągać kochających ludzi, związki i okoliczności sprzyjające miłości, a ty zdecydowanie na to zasługujesz. No moi kochani, piękna afirmacja, zasługujecie jak najbardziej na miłość, więc nie dajcie się tutaj jakiejś sytuacji, żeby ktoś przejmował kontrolę nad waszym związkiem, a mało tego manipulował w nim. Dobrze kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, może nie rezonować z waszą sytuacją, dlatego odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Pamiętajcie też, że energie mogą się zamieniać miejscami, tak? Więc jeżeli ta strona bardziej rezonuje tutaj z waszą osobą, to po prostu odwróćcie sobie to stronami, tak? A tymczasem życzę wam wspaniałego miesiąca maja, dużo miłości, radości, zrozumienia, wsparcia, spełnienia wszystkich marzeń i widzimy się w kolejnych czytaniach. A teraz serdecznie zapraszam wszystkie samotne raczki. Teraz będzie czytanie dla was. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie samotne raki. Zapraszam was, oto czytanie dla was odnośnie miłości na miesiąc maj bieżącego roku. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Co karty chcą wam powiedzieć odnośnie jakiegoś potencjalnego nowego związku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus, tam może będą jakieś dodatkowe informacje. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mamy spotasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u was, kochani, w maju ciekawego się zapowiada.
Pierwsza karta, przeszłość, czyli źródło problemu. Co takiego się wydarzyło, kochani, w waszym życiu, że jesteście obecnie samotnymi osobami? Rycerz kielichów. Czyli być może jakieś uczucie przeszło do historii. Teraźniejszość, z taką nakładką 3 miesięcy nawet, czyli wasza obecna sytuacja, co teraz dzieje się w waszym życiu uczuciowym. Słoneczko, czyli fajnie się dzieje. Fajnie się dzieje, jesteście pełni nadziei, optymizmu, jesteście ogólnie szczęśliwi. Co się wydarzy w przyszłości? Czy jest szansa, żebyście kogoś poznali? Osiem buław, czyli jakieś wiadomości, korespondencje, wymiana maili, portale randkowe, no coś się będzie działo, fajnie. I co wy na ten temat myślicie? Jak wy podchodzicie w ogóle do tej sprawy? Czego wy chcecie tak naprawdę? No, król kielichów, tak? Czyli chcecie tej miłości jak najbardziej. Chcecie się zakochać, tak? I żeby to już było poważne, takie dojrzałe. Nie jakaś tam taka miłostka, tylko już naprawdę konkret. Dobrze, piąta karta, słuchajcie. Karta rada, czyli co karty radzą wam, żebyście zrobili w tej sytuacji, żeby osiągnąć swój cel, tak? Czy żeby po prostu poznać kogoś. Karta gwiazdy, czyli spełniajcie swoje marzenia i miejcie nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Karta szósta, czyli karta mówiąca o jakichś przeszkodach, sytuacjach bądź ludziach, którzy stoją wam na drodze do waszego szczęścia uczuciowego. I tu mamy kartę wisielca. Czyli być może jest tutaj jakaś zwłoka z waszej strony. Wy jeszcze musicie coś przemyśleć, jeszcze musicie do czegoś dojrzeć. No i wynik, czyli jak się kończy ta sytuacja. Jak się kończy miesiąc. Dwa miecze. Trudna decyzja do podjęcia. Jeszcze nie jesteście zdecydowani, jeszcze nie wiecie, czego chcecie. Widzę to tak, ale w tle czytania mamy trzy buławy, czyli dobre widoki na przyszłość. Karta podróży, karta ruszenia, pozdobycie tych gwiazd, tak? Czyli spełnienia tych swoich marzeń. Zobaczcie, jak te karty są podobne. Marzymy i realizujemy swoje pragnienia. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. No, jak zwykle muszę przesunąć, bo troszkę się tu rozjechałam z tym rozkładem. O, tak to powinno ładnie być. I już wszystko widać. Ok. Pierwsza karta. Rycerz kielichów. Powód, dla którego jesteście sami. Być może był jakiś romans, być może jest jakiś przyjaciel, jest jakaś adoracja. Albo jesteście po jakimś związku już, tak? Na pewno było coś fajnego. Być może na razie jest to taka przyjaźń, tak? Jakaś relacja na stopie przyjacielskiej, ale jeszcze nie ma jakiejś deklaracji. Ogólnie rycerz kielichów mówi, że jesteśmy bardzo wylewni uczuciowo, jesteśmy romantyczni, ale trochę nieśmiali, trochę boimy się wyjść z inicjatywą, tak jak na przykład rycerz buław, on jest bezpośredni i on działa, tak? Idzie po swój sukces, a rycerz kielichów jest taki nieśmiały, troszeczkę zamknięty w sobie, troszeczkę potrzebuje, żeby ktoś go chwycił za rękę i poprowadził, tak? Boi się sam inicjować uczucia, boi się sam wyjść z jakąkolwiek propozycją. Chociaż czasami potrafi być flirciarzem i pięknie mówić to, co druga strona chce usłyszeć, tak, a nic z tego nie wychodzi. Ale ogólnie jak najbardziej jest to zauroczenie, więc być może było jakieś zauroczenie, ale nic z tego nie wyszło, albo po prostu jesteście zbyt wrażliwi, być zbyt nieśmiali do tego, żeby wejść w coś, coś zapoczątkować, tak, zaproponować komuś. No i obecna sytuacja, karta Słońca, czyli wydaje się, że wy jesteście szczęśliwi, bardzo optymistycznie nastawieni do świata, żyjecie w
fajnym otoczeniu, niczego wam nie brakuje, czujecie się kochani, macie taki zdrowy i taki właśnie optymistyczny pogląd na wszystkie sprawy, wierzycie, że będzie dobrze, że jeszcze szczęście was spotka. I tak naprawdę czujecie się fantastycznie. Karta też może mówić, że jeszcze być może jesteście troszeczkę niedojrzali i być może jeszcze takie dziecko, takie duże dziecko w was jest, tak? Czyli nie macie jeszcze takiej sposobności, takiego podejścia typowo już takiego dorosłego, tylko jeszcze chcecie się być może bawić, jeszcze jesteście takimi dziećmi w środku, tak? Nie myślącymi o tym, żeby poważnie coś zaczynać, tylko na razie korzystać ze świata. Słońce mówi też o stabilizacji takiej rodzinnej, o takim prawdziwym, spokojnym domu, o szczęściu rodzinnym, o takiej witalności, więc być może, co niektórzy z was mieszkają jeszcze z rodzicami, jest wam po prostu dobrze tak jak jest, tak? Ale ogólnie karta mówi o tym, że jesteście szczęśliwi. Że jesteście szczęśliwi i na razie tryskacie energią i niczego wam nie brakuje. Co się wydarzy w najbliższej przyszłości? No tak jak tutaj pokazuje ta ósemka buław. Będzie aktywność, na pewno. To są jakieś szczęśliwe wydarzenia. Dużo spotkań, dużo rozmów. Będziecie naprawdę rozchwytywani. Jakieś informacje mailowe, korespondencyjne, to jest też czatowanie, udzielanie się w jakichś dyskusjach, być może portale randkowe, być może jakieś serwisy, gdzie spróbujecie nie tylko obserwować jakichś tam kandydatów bądź kandydatki, ale nawet zaryzykujecie to i sami zgłosicie swój profil, tak? Do takiego portalu. Co jeszcze? Osiem buław ogólnie jest to karta aktywności, komunikatywności oraz nowości w waszym życiu, więc coś się tutaj zacznie dziać. Jakiś ruch, coś zacznie się tutaj po prostu zmieniać na waszą korzyść. No i co wy na ten temat myślicie? No wy wierzycie, że znajdziecie tą prawdziwą miłość, tak? To jest wasza karta, Trygon Wody, Rak, Skorpion bądź Ryby. Może już długo czekacie na tą miłość i wreszcie chcecie, żeby ktoś wypełnił ten kielich. Też tak może być. Być może oczekujecie, żeby ta miłość była dojrzała, prawdziwa, taka konkretna, a nie jakaś tam przelotna miłostka. No na pewno czekacie na to uczucie. Czekacie i jesteście w tym bardzo cierpliwi i pozytywnie nastawieni. I ja myślę, że po prostu te wasze bardzo pozytywne, tutaj dobre emocje i uczucia spowodują, że przyciągniecie do siebie tą odpowiednią drugą połówkę. Jaka jest rada od kart? Gwiazda. Kochani, spełniajcie swoje marzenia, dążcie do tego. Na pewno dostaniecie coś od losu, kogoś, kto jest wam przeznaczony i to będzie pełnia szczęścia emocjonalnego, tak? To taki wasz skarb, ten wymarzony, wyśniona, spełnienie waszych oczekiwań, tak? Karta gwiazda, karta mówiąca o tym, że mamy pozytywnie myśleć, mamy mieć nadzieję na to, że to szczęście do was trafi, że nie pobłądzi gdzieś tam jakimiś krętymi drogami, dążąc ku wam. Co jeszcze? Gwiazda to zodiakalny wodnik, więc być może tutaj rozejrzyjcie się, być może jakiś wodniczek tutaj gdzieś pokaże się w waszej okolicy. Ogólnie karta miłości, karta odnalezienia celu w swoim życiu, tak? Akceptacja i taka dobra przyszłość, więc na pewno wasze marzenia zostaną tutaj spełnione. Co dalej? Przed czym macie tutaj uważać? Co jest przeszkodą w realizacji tego waszego zamierzenia? Wisielec. Karta mówiąca o tym, że wy cały czas myślicie, dumacie, co macie zrobić i tak naprawdę wszystko odkładacie na potem, że nie umiecie się tak wziąć w sobie i naprawdę konkretnie ruszyć do przodu, tylko cały czas, a to zmieniacie terminy, a to odwołujecie spotkania, a to przekładacie coś na inny moment. Karta zawieszenia, karta odwlekania czegoś w czasie, mimo tego, że wy już wiecie, czego chcecie, bo wy już dojrzeliście do tego, czego wam naprawdę tak w życiu potrzeba, wiecie, czego chcecie, tylko jeszcze jest jakaś blokada, jeszcze jest jakieś zawieszenie, jeszcze jesteście niezdecydowani i tak dajecie sobie czas, o, ogólnie.
No i bardzo ładnie podsumowuje się ten miesiąc karta dwójki mieczy, mówiąca właśnie o waszym niezdecydowaniu. Kochane raki, czego wy tak naprawdę w życiu chcecie? Może być też tak, że wy po prostu za bardzo przebieracie w tych ofertach, że być może jacyś adoratorzy są, jakieś kandydatki tutaj na partnerki jak najbardziej, ale wy tak naprawdę sami nie wiecie, czego chcecie, mimo że chcecie tej miłości, tak? Ale bardzo jest tu jakaś blokada was. No, no nie ukrywam, że jest blokada. Jeszcze nie umiecie podjąć decyzji, jeszcze jesteście niezdecydowani, wyznaczacie jakieś granice, bronicie dostępu do siebie, do swojego serca, do swojej osobowości. Takie panny nietykalskie, bym powiedziała, nie zbliżaj się do mnie, bo pokujecie tym mieczem, tak? Czyli taka sytuacja obronna, asekuracyjna, zostawcie mnie na razie wszyscy w spokoju, tak? Ja sama wiem, co mam zrobić i ja to zrobię, tak? Ale na razie po prostu dajcie mi spokój. Nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym słyszeć. Blokuje się totalnie, tak? Więc no, na razie, kochane raczki, tak będzie to wyglądało w maju. Zaraz sobie jeszcze dopowiemy, mimo że karta tła to jest karta nowych widoków i nadziei na przyszłość, że wy jednak wyruszacie w tą wędrówkę, wyruszacie w poszukiwaniu tego swojego szczęścia, więc jest aktywność. W postaci ósemki była w najbliższej przyszłości gdzieś tak do 3 miesięcy, więc myślę, że zaczniecie działać. Może pomalutku, na razie w ukryciu, żebyście się tak nie afiszowali tutaj, żeby nikt nie widział, że wy nagle żeście się zmobilizowali do tego, żeby działać, ale gdzieś tam będziecie obserwować, głównie w internecie, głównie w jakichś takich portalach randkowych będzie jakieś takie tutaj poszukiwanie tego swojego wymarzonego partnera. Dobrze, kochani, podokładamy sobie jeszcze trochę kart. No dobrze, to najpierw sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie tego rycerza kielichów. Co tu chodziło w tej waszej przeszłości, kochane raczki? Dobrze, proszę o wyjaśnienie rycerza kielichów. Dwa miecze, no, powtarza się, niezdecydowanie, tak? Niezdecydowanie, nieumiejętność podjęcia decyzji, blokada na uczucie. Wisielec. Królowa denarów. Być może ze względu na pracę coś odkładacie. Być może odkładacie jakąś królową denarów na potem. Kobietę z trygonu ziemi, byk panna koziorożec. Albo po prostu mieszkacie z matką. I na razie po prostu ta decyzja nie jest jeszcze podjęta, tak? Ponieważ królowa denarów to taka mała cesarzowa, kobieta praktyczna, zaradna, taka gospodyni domowa, taka matka, tak? Więc tutaj być może jest właśnie to spowodowane tą waszą sytuacją, że wy jeszcze odkładacie ten związek na potem, tak? Tą decyzję. No i ta dwójka mieczy. Paź mieczy, tak, czyli tutaj takie chaotyczne myślenie, jeszcze niedojrzałe. Raz robimy tak, raz robimy inaczej. Patrzymy na tę sytuację, obserwujemy, zbieramy wiadomości i jesteśmy jeszcze niezdecydowani, tak? Czyli to jest takie wszystko świeże, takie młode, jeszcze niedojrzałe. Być może w czerwcu coś się tutaj bardziej rozwinie. Zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie. Proszę anioły o wsparcie. Szósta karta od dołu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pozostań czujny. Znaki cię ostrzegają. Już czytamy, co to oznacza. Być może wypatrywać, rozglądać się. Gdzieś tam ktoś się pojawi, ten wymarzony.
Romantyczne anioły zesłały tę kartę, by pomóc Ci dostrzegać niezdrowe bądź niepokojące elementy Twojego związku. Jeśli właśnie uwikłałeś się w nowy romans, karta ta może stanowić dla Ciebie ostrzeżenie. Skup się na swoich uczuciach i wrażeniach dotyczących Twojego nowego partnera. Nie pozwól emocjom się zaślepić i dostrzegaj cechy bądź nawyki, które nie zdadzą egzaminu w Twoim związku. Ostrzeżenia sygnalizują, że coś nie funkcjonuje jak należy. Może to oznaczać nieszczerość, brak szacunku, niestałość, nałogi bądź brak zasad moralnych. Chociaż zainteresowanie okazywane przez nową miłość może Ci się wydawać z początku wspaniałe, musisz zwracać uwagę na to, jak partner traktuje inne osoby ze swojego otoczenia. Możesz dostrzec, jak rozmawia z kelnerem w restauracji, człowiekiem sprzedającym kartę parkingową bądź innymi ludźmi, których spotykacie na swojej drodze. Jeśli jesteś w trwałym związku, ostrzeżenia mogą oznaczać konieczność przeprowadzenia szczerej rozmowy bądź udania się do poradni dla par. Karta ta nie musi zwiastować konieczności zakończenia tego związku. Ostrzeżenia mają za zadanie ułatwić dostrzeganie ścieżki jego naprawy. Romantyczne anioły poprowadzą Cię poprzez kolejne kroki prowadzące ku uzdrowieniu. Musisz tylko zaufać swojej intuicji. No tak. To już wszystko wiemy, więc jesteśmy czujni, wybieramy mądrze, z rozwagą, być może dlatego ta blokada i niezdecydowanie, bo jeszcze nie pojawił się nikt, kto spełniłby Wasze oczekiwania. Kochani, czytanie ogólne, nie dla wszystkich, to mówiłam na początek. Sprawdźcie swoje inne znaki i cóż, życzę wspaniałego miesiąca maja, dużo miłości, radości, optymizmu. Tych dobrych widoków na przyszłość, tak, tej takiej słonecznej aury radości i wszelkiej pomyślności. Tego Wam życzę, kochani. Cóż, zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.